No, siemandero, mordeczki moje kochane, z tej strony Borsuk i Pietras. Siemandero, Pietras. No, cześć. Słuchajcie, a my dzisiaj, tak jak po tytule, wszystkie informacje dotyczące Alfy 22. Pietrasku, jesteś... Jestem, będę. Jedziemy z tematem. Cheers, omawiamy. Słuchajcie, zobaczcie, co mam. Fuel. Rocket Fuel, poranny, mój Rocket Fuel, żebym był bardziej taki, że tak powiem, miąchy i giętki, ale no wiadomo, nie? Także słuchajcie, akcja jest taka, aha, w ogóle przedstawimy jeszcze inaczej, wiadomo, Pietrasek z kanału Pietrasek i oczywiście na Twitchu Pietrasek Streaming, Pietrasek Streaming, zapraszamy do followowania na Twitchu Pietraska i mnie, jak i również do subskrypcji Pietraska kanału, link w opisie i oczywiście dajcie suba, lajka i tam, co tam wszystko trzeba. Dobra, słuchajcie, Alfa 22. Pietras, co ty myślisz? Jakie ty masz przemyślenia, tak zanim zaczniemy w ogóle? Jakie mam przemyślenia? Mocno sceptyczne. Chcąc, nie chcąc, z Borsukiem podzieliliśmy się trochę na dwa fronty. Ja jestem raczej tym sceptycznym, Borsuk chyba tym pozytywnie nastawionym. To prawda, nie jestem negatywnie nastawiony, ale mocno sceptycznie, także... Pewnie to omawiając wyjdzie. No dobrze, a czemu sceptycznie, bo co? No, moim skromnym zdaniem od Alfy 19 Pimsy trochę skupiają się nie na tym, co potrzeba. Jest dużo problemów, jeśli chodzi o optymalizację. Wielu graczy narzeka na to, na te ich zmiany dotyczące rozgrywki. Dla przykładu, jeśli chodzi o słoiki z wodą, o roślinki, które były wymienione chyba na Alfę 20, słoiki na 21, gazetki, które dają te umiejętności. No, takie moje nastawienie jest naprawdę mocno sceptyczne, średnio mi się to podoba i Pimsy moim zdaniem trochę idą w złą stronę, nie zabierają się za to, co potrzeba. No może tak być, znaczy powiem ci, no też zacząłem zauważać, że właśnie te gazetki... Niby mówiłem, że lubię. No trochę lubię, ale kurde, wiecie co, wczoraj na live, na mojej serii Horda każdej nocy, a teraz już Horda co 3 dni, bo zmieniliśmy ustawienia, kto nie wie, to zachęcam, obejrzyjcie sobie zapis tego live'a u mnie na kanale. Ja po prostu, też tak mi się wydaje, że co no, dzień 56 czy 57 ja dopiero tygiel człowieku ogarnąłem, bo ogarnąłem 75 tych książek, wiesz, do Forge'y. To jest trochę dziwne, bo ten tygiel tak naprawdę to mogłem już mieć, wiesz, ileś tam, jak to się mówi, dni temu i tak dalej, nie? Więc jest to trochę dziwne. Aha, i słuchajcie, dzisiaj podsługujemy się Twitterem albo raczej platformą X, i referencją będzie oficjalny tutaj, że tak powiem, kanał 7 Days to Die Official. Ja zostawię ten kanał w linijce opisu na samym tam gdzieś na górze, żebyście mieli, kto jeszcze ich nie followuje na Twitterze i oczywiście dajcie mi też followka i Pietrasek też jest na Twitterze, zachęcamy. No dobra, to mamy Pietra, słuchaj, widzisz, nie? Wszystko? Tak, jest, widzę wszystko. Mamy, elegancko. Słuchaj, pierwszy slajd. I jak będą wyglądać nasze postacie? No okej, tu jest akurat postać dziewczyny pokazana, ale oni tutaj piszą, i to jest post z 14, słuchajcie, proszę ja was, lipca tego roku, i oni tutaj piszą, siema Survivors, jak czekacie na Alfa 20, aha, whilst enjoying, czyli jak się tam enjoyujecie, ogarniacie Alfa 21, pomyśleliśmy, że byłoby spoko, żeby pokazać nowy character design system, który się pojawi już w Alfie 22, coś takiego, nie? Stay tuned, nie? No i tutaj masz te pierwsze, tutaj masz te charaktersy, nie? Tutaj masz te jak to tutaj wszystko wygląda, nie? Czekaj, może przesunę troszeczkę? O, może tak? Nie, nie da się tego tak zrobić, okej. Okay. Nieważne. Ucięło kawałek tutaj, ale dobra jest, nie? Jest w sumie spoko. No i co, kurde, tak to tutaj wygląda, słuchajcie. Szczerze? Jaram się, nie? Bo obecne nasze postacie wyglądają, człowieku, jak karakany, więc okej, przyjemnie. No widzę tutaj, że jest poprawa duża, tak? Już bardziej taka fotorealistyczna tutaj ta postać wygląda. Jest przyjemnie, nie? No to takie poprawki są jak najbardziej na plus. Takie poprawki są dobre, nie? To mi się podoba. No dobra, polecimy dalej, bo tutaj lecimy Twitterem do góry i zobacz, no, nowe masz, człowieku, namioty. Ty, lubisz namioty? Lubię, pod namiot, tam ognisko, kiełbaska. Kiełbaska, ognisko, nie? Taki klimat troszkę z DayZ z tymi namiotami, to trochę mi się kojarzy, bo właśnie w DayZ są też podobne namioty, może nie konkretnie takie kwadratowe,
ale są namioty. No i tutaj w sumie nigdy nie było tych namiotów, oprócz tego, że można było je tam gdzieś lutować i tak dalej, więc nie wiem, czy to są do lutowania, czy to będzie można sobie taki namiot mieć na przykład w plecaku i sobie gdzieś tam go wystawić na lokacji, żeby tam, nie wiem, coś tam schować w nim, czy tam zrobić. Zamiast line tym bloka na przykład. Przejmuje ten teren, bach, stawiasz namiot. No nie wiem właśnie, do czego by to mogło... Poczekaj, właśnie zobaczmy, co oni tutaj napisali. New campsite tents coming to... Okej, czyli to po prostu są campsite tents. Jako lokacja tents. Chyba. Jako lokacja po prostu to będzie, ale ładnie to wygląda, jest poprawa, tak, jest coś pięknego i tak dalej, i tak dalej. Aha, właśnie, słuchajcie, bo dlaczego robimy ten film, nie? No bo Pietras mówi, że oni nie szerują dużo, a ja chcę Pietraskowi udowodnić, że są już dużo zostało poszerowanych takich fajnych informacji. Już jesteśmy przy Alfie 21.2. No tak. Dobrze mówię? Jakoś tak. Więc wydaje mi się, że jesteśmy dosyć blisko nowej Alfy. Jestem zajarany, dlatego że na nową Alfę będę mógł prawdopodobnie streamować na Streamer Weekend. Nie? Muszę też się dogadać, czy będę mógł się... wiesz co, o co chodzi? Żeby się dogadać, żebym mógł na przykład... Żebyś ty na przykład mógł ze mną streamować, nie? Na swoim kanale. Nie wiem... Będę musiał to zapytać się, jak to, wiesz o co chodzi, jak oni w ogóle będą chcieli ze mną gadać, bo na razie nic nie ma, nie? Ale wiesz. No tak, no tak. Jak to będzie miało wyglądać, no i oczywiście zapytam się, czy to jest możliwe i ile osób może ewentualnie ze mną streamować, czy na przykład dwie osoby, bo myślę też o Marku oczywiście, żeby się zrekompensować za jego zaproszenie na ostatni. No tak, no tak. Właśnie ten live, nie? No dobra, patrzymy dalej, co tutaj było, więc oni tutaj dalej... Aha, i to był post z July'a, tak? Czyli z 17 tutaj. Dobra, patrzymy dalej. Aha, no i tutaj już, zobacz, 23. Widzisz, zobacz, jak oni, tutaj było 14, tutaj było... Tu było 17 i tu kolejny post, w ogóle, który mi umknął wcześniej. I to już jest na YouTube jakby, oni odsyłają tutaj na YouTube, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało. A sneak peek of a new character system and new plant fiber armor coming to Alpha 22 and console. Dla wszystkich tych, którzy są sceptyczni, słuchajcie, oni naprawdę obiecują, że konsole będą na Alpha 22. Oni się już z tym afiszują, więc mi się wydaje, że oni by się tak oficjalnie nie afiszowali już od miesięcy z tymi konsolami, okej? Okay? Więc te konsole myślę, że wejdą, Pietrasku, jednak. Nie, no to czy konsole wejdą, to do tego wątpliwości to ja raczej nie mam. Bardziej mam wątpliwości do tego, jak szybko ta alfa wejdzie. No. No ja mam wrażenie takie, że właśnie już niedługo. Może, ja tam liczyłem, że może na święta, ale raczej może tak nie być, bo jednak oni nie teasują żadnych Streamer Weekend, nic nie było, żadnej informacji, więc... No właśnie. Tym bardziej, że tak jak... No. W naszych rozmowach mówiłem, że zazwyczaj to było tak, że wychodziły te alfy do powiedzmy 20.5, 6, 7, tak? A teraz mamy 21.2 dopiero. To takie no, trochę dziwne jak dla mnie. I jakby są te newsy o tych jakichś zmianach, które chcą wprowadzić, ale to są zmiany tylko wizualne, nie wprowadzają totalnie nic nowego. Zmianę wizualną mogliby na przykład wprowadzić właśnie wypuszczając Alpha 21.3.4, a jak już wychodzi Alpha 22, to oni zazwyczaj wychodzili z jakąś pompą, tak? Zmiana systemu właśnie, rozgrywki, wprowadzenie totalnie czegoś nowego. W tej Alpha 21 wprowadzali zmiany rozgrywki, wprowadzili tych nowych handlarzy, znaczy wizualnie nowych. Więc na każdą alfę było coś takiego wielkiego, tak? Na razie wydaje mi się, że jest coś za mało tych rzeczy, żeby nową alfę wypuszczać totalnie, nie? Ale zobaczymy. Może być, nie? No dobra, słuchajcie, zobaczymy to wideo na chwilę. Jesteśmy w stanie to zobaczyć. Patrzcie, tak to będzie wyglądało. Eleganckie. I to jest plant fiber, to jest zrobione z tych ścierek, nie? No dużo lepiej moim zdaniem niż obecne, tak? Zobacz, tutaj widać. No to jest ładne. Jakieś kiki, no, jakieś coś, zobacz, coś ma. Widać, że chłop tam siedział w lesie, strugał te kiki i sam robił. Tak, ma jakąś torbę, człowieku. O, Secret Overpower, zobacz tutaj, kurde, G-School Gaming, kurcze. Także słuchaj, no, wygląda to pięknie. Nie wiem, dlaczego oni na swój kanał wrzucają w 720p, naprawdę. To jest dziwne. No ale dobra, okej. Okay. Słuchajcie, mamy jakby tego posta. Tutaj później kolejny post poszedł znowu July 25, więc w ogóle, wiesz co chodzi, jakby w jednym miesiącu tyle informacji.
No i tutaj mamy, słuchajcie, nowe tutaj designy, tak jak będzie kurtka Galarenciusza. Tutaj na przykład ma urwany kawałek spodni i mu widać jego gacie. Widać, że chłop ma, gaciory. No, gacie ma w serduszka, nie? Także jednak widać, że jednak jest taki, jak to się mówi po angielsku, gentle giant, tak? Taki delikatny wielkolud. Olbrzym. No nie wiem, czy taki delikatny jest, no ale wiadomo, Galerencjusza nic nie rusza. No tam grzebalca w pępek bym mu nie zrobił. Nie, ja też nie. Ja bym raczej w pępek mu grzebalca nie chciał też zrobić. I tu jest jeszcze też napisane, słuchajcie, że właśnie nasza ekipa pracuje nad czymś bardzo ekscytującym. Nową technologię, która pozwoli zombie różne wariacje tekstury jakby... Czyli to rozumiem, że to będzie jakoś może proceduralnie wybierane po prostu w grze, nie? No, że tam te zombie, które się teraz zrespią, będą miały na przykład różne koszulki, różne jakieś tam i tak dalej. No fajnie, nareszcie zombie nie wyglądały idealnie tak samo, bo to mnie strasznie zawsze odpychało w grach. Here are some early examples. Okej, to są bardzo wczesne examples zrobione przez Justina i Shona i resztę drużyny, która się zajmuje postaciami w grze. Więc tutaj możemy sobie zobaczyć, właśnie mamy Galarenciusza, którego nic nie rusza, tutaj mamy, nie wiem, jak się nazywa ten zombie hazmat, tak? To też ma różne modyfikacje, albo w takim, nie wiem, jaki to jest kolor, taki seledy, no nie. Niebieski, po męsku, niebieski. Stary, mi to zielenią zajeżdża też delikatnie, ja jestem delikatnym daltonistą, więc nie wiem, co się dzieje, stary, nie? Ja, no wiesz, jak jest zielone, to ja stoję, jak jest czerwone, to ja jadę, nie? No w sumie tak, a tutaj nie wiadomo co. No tu jest takie kurde pomieszane, jakieś popierdółka jakaś. Dziewczyny, słuchajcie, jak jakieś oglądają dziewczyny nas, to weźcie, powiedzcie mi, jak się ten kolor nazywa po polsku, prośba, nie? Może turkusowy, o. O. Albo morski. Morski. O, zna się te kolory. Ej, dobra, tutaj mamy, słuchajcie, rudą grażynę, ale nie do końca, bo ruda grażyna czasami jest ruda, czasami będzie blondynką, czasami będzie brunetką. No powiem ci, i ma różne spodenki, ale też widzisz, no po co te same spodenki, nie? Dlaczego by ona na przykład nie mogła być raz w płaszczu, raz na gaciach, raz w spodenkach, raz w czymś tam jeszcze, nie? A tutaj no ten może tank, nie wszystko to... naraz. No zobaczymy, może zrobią, ty, może zrobią. Może zrobią. Tutaj tylko pokazali, że chodziło o delikatną wariację jakąś. Ale na przykład mogłoby być na przykład, że jedna się respi bez kawałka ręki, jedna tam czeku, wiesz, na przykład ma inną fryzurę. No, moim zdaniem byłoby to spoko, bo dodałoby to właśnie takiej różnorodności trochę do tego wszystkiego. No dobra, to mamy tego posta. Kolejny post, słuchajcie, i znowu, surprise, surprise, końcówka, słuchajcie, lipca, 31 lipca. I dodali taki post. A, poczekaj, przeczytamy tego posta najpierw. Nowy 4x4 samochód. Już pracujemy, że będzie można w 5 osób jakby do niego wsiąść. Okej, jakieś nowe mody, czy jakieś NA assortment of mods to improve it. Okej, czyli jakieś tam mody będą. No i oczywiście coming to Alpha 22, great work by Justin James and Yongsha. Czyli Justin James i Yongsha pracowali nad tymi pojazdami. Fajne. I zobacz, tutaj masz na przykład taką nakładkę dodatkową, jakiś podejrzewam, zobacz, widzisz? Zobacz, tutaj masz pokazany bez, goły jakby, sam. A tam z modyfikacjami. A zobacz, tutaj modyfikacja na przykład pługu takiego śnieżnego, tutaj nie wiem, czy to jest jakiś reflektor, czy jakiś może ty. To jest dopływ powietrza. Pewny? A to nie jest jakieś działko? Znaczy... Normalnie w samochodach, rzeczywiście powiedzmy w Mustangach czy coś, to na górze to jest dopływ powietrza dodatkowy, ale jak oni to tutaj przewidują, to nie wiadomo, co to będzie, a może to jest reflektor. Możliwe. Pietrasku, a ja mam do ciebie tylko jeszcze drobne pytanie, zanim polecimy dalej z kontentem. Czy znasz ten dźwięk? Poczekaj, to ja też sobie pójdę może. No to pójdź sobie, bo ja... Ja mam też mam takiego smakołyka. Masz takiego smakołyka? Dobra, czekaj. Ja zadowię się i sobie tego mojego specjała też kliknę. No, pokaż mi swojego specjała do kamerki, co ty tam masz. Takie też jakieś energetyko podobne coś. A jak to smakuje? Jest mokre? To jest dobre. Kolosus Tropical. Kolosus Tropicanus, let's go. Tropicanus, to powiem ci,
Szczepie beret. Kolosus Tropicana, szczepie beret. Dobra, słuchajcie, więc tak, tutaj mamy jeszcze jakieś, zobacz, tutaj dodatkowe, podejrzewam, sloty, czego nie było wcześniej tak naprawdę, takiej modyfikacji nie było z dodatkowymi slotami, żeby coś tam zbierać więcej, co? No nie kojarzę. I zobacz, była tutaj jakie... Do drona. Zobacz, zapasowe paliwo, tutaj nie ma tego, nie? No, zastanawiam się. Ale fajnie to wygląda, tak. To też jest duży plusik. I teraz zobacz, on jest taki troszkę rozdupcony, ten 4x4, czyli czy ty chcesz mi powiedzieć, że to jest może jakiś scrap 4x4? Ciężko mi powiedzieć. Zobaczymy, co oni wymyślą. Może... Zobacz, ale ty, zobacz, teraz masz jeszcze reflektory, czyli to nie jest reflektor, ty. Aha. No to może być jakaś jeszcze, wiesz, na spalanie ta modyfikacja albo do prędkości. Na przykład. No bo to jest jakby na samej górze tego ustrojstwa, no to jest wlot powietrza, nie? Dziwi mnie trochę to, co jest właśnie ten niżej, co mówisz, że jak działko, ale jakby działko, to jakby to jakaś by kamera było, termowizyjna, tak? Może to wyglądała jakaś kamera, no nie wiem, to nie ewidentnie wiem, może... coś tutaj z tym jest. Albo może to jest po prostu część silnika i ten silnik tak wygląda. Możliwe. Tam jest jakiś pasek czy coś na tym kole. Okej, lecimy dalej. Tu masz, zobacz, siedzenia na tyłach. Na tyłach. No, fajnie to wygląda. Te bambetle tutaj pododawane. Ty, no fajnie, cztery wydechowe rury, to będzie... Zobacz, jakie w ogóle opony, nie? Te opony są dużo większe niż były wcześniej. No tak inaczej wygląda, zupełnie inaczej ten samochód wygląda. Tak mi się kojarzy, nie? Także samochód, jestem naprawdę hype, nie? Piszcie w czacie, co myślicie, jak to się mówi do tej pory i wasze przemyślenia też. Dołączcie po prostu do konwersacji, tak? Jak to się mówi... Pogadajmy, nie? I tutaj tak, 2 sierpień, czyli zaraz, 3 dni później. Siema Survivors, here is a new tier 4 army camp coming to Alpha 22. And console, czyli oni w każdym mówią, że Alpha 22 i konsole, co nie? No, myślę, że tego słowa to nie złamił, bo jakby teraz na konsole nie wypuścili, to by ich ludzie zjedli. No. The location supports clear, fetch, restore power and infestation quest, czyli jakby wszystkie możliwe zadania, typy zadań. I jest to nowy tier 4, jakiś wojskowy kompleks tutaj, jakaś baza wojskowa. Mamy taką fajne. Górę. Bardzo fajne. Wchodzisz tutaj. Nie wiem, i co bunkier. Z tą... Ty, to jest... Ja pierdziele, tam się pewnie wchodzi na dół, w dół. Ty, to może być grubo i to jest tier 4, to nie będzie łatwe, nie? Będzie grubsza lokacja. O, dodawanie nowych lokacji jest zawsze na propsie. Jak dla mnie w każdej nowej Alfie powinni dodać parę nowych lokacji. No. To dla mnie to powinno być. Patrz, jak to wygląda, ty. Rewelacja, co, Pietras? Mhm. No, rewelacja. Zobacz, rewelacja. Na pustyni będzie wyglądało w ten sposób jakby, nie? Pustynna, no pustynna. Zobacz, jak jest na pustyni, to jest taka górka. Ty, no wygląda to kozacko i uważam, że to będzie piękne. Lecimy dalej. I tutaj mamy, słuchajcie, 19 augusta, czyli jakieś 2 tygodnie później dali 2 tygodnie tam i tak dalej, dali, no. Słuchajcie, nowego Maraudera. I teraz tak, to jest już New Player Marauder Armor, ale teraz tak, czy to jest ten Marauder, ten gracz, ten NPC, czy to jest tylko Armor? New Player... Chyba tylko armor dla gracza. Może tak mi być. Się wydaje. Marauder armor. No ale zobacz, ale on fajny. Jest skoksowany. Coś dla mnie. Ja lubię ciężkie pancerze, tak idealnie dla mnie. On jest skoksowany. Ty. I tutaj artysta The Brawl zrobił to. I tutaj macie właśnie High Poly Sculpture, nie? Pokazane. No, eleganckie. Eleganckie. Fajnie to wygląda, nie? No, bo te dotychczasowe wyglądy zbroi to są takie bardzo czerstwe, słabe są te zbroje w Seven Daysie. To naprawdę dobrze, że się za to biorą, bo to zakładasz ten, nie wiem, płócienny czy ten żelazny, to wygląda, te tekstury wyglądają jak z poprzedniej epoki trochę, nie? No wiem. No wiem. Dajcie znać, słuchajcie, co myślicie o tym armorze. Ja sobie to zalajkuję na Twitterku. No i tak, Pietrasku, tutaj widzisz, masz kolejny 29 august. Okej, okay, czyli jakby w sierpniu były tylko 3 posty, tak? 2, 19 i 29. I 29 wszedł taki post. Undead Variants coming to
Alpha 22 i Console Stay Tuned, czyli te nowe jakby takie New Marlaki, warianty New Marlaków i tak dalej. Tu mamy coś, jakieś tutaj się dzieją. Czyli mamy tak, tego szarego zombiaka tutaj z tym, jak on się nazywa, Boże Święty? Biznesmen. I tu po lewej już jest wersja biznesmena, takiego delikatnego z prairie, nie? Taki, wiesz, brązowy garnitur, coś tamtego, nie? No i tutaj mamy te wszystkie inne wariaty. I tutaj zobaczcie, tu jest jakaś pielęgniarka, ale tu jest jakaś ona pielęgniarka w innym ubraniu. Dziwne, nie? Jakaś inna koszulka, jakieś coś. Przypuszczam, że to jest ta sama tekstura, tylko z racji, że tamta, ta pierwsza wygląda jednolicie, to ta trochę wygląda, jakby miała inne ubranie, ale przypuszczam, to są identyczne te same tekstury, tylko w innych kolorach. I tutaj ale moi... wygląda fajnie. No i tutaj moi dwóch ulubieńców. Guns, Nerds and Steel napisał, I'm looking forward to the biker variant the most, don't disappoint me, czyli ja czekam bardziej na nowego tego motocyklistę, nie zawiedźcie mnie. No tak, Demolishera jakby też nowego zrobili. Zrobili Demolishera, nie wiem. Żeby zrobili. Nie wiemy, żeby zrobili, nie? Żeby zrobili, było elegancko. No Żałudel też jest, widzę, zajarany, też jest mój jeden z ulubionych streamerów, ale go, kurde, dawno nie oglądałem, muszę go sobie zobaczyć jego na YouTube. No dobra, ty, chwila, a jednak kolejny post, dzień później dosłownie, i ja to zretweetowałem u siebie na kanale Twittera, dali nowy, słuchaj, to nie jest rower. Mi się wydaje, że to jest motorower. Zaraz zobaczmy, jak to wygląda. Here's an early look at the new Marauder Armor and Bicycle Vehicle coming to Alpha 22 and consoles. Great work by 7 Days Art Team. Stay tuned. Ok, czyli jakby cały team się tutaj przytegesował. Czyli tutaj macie tego Maraudera, albo... inaczej, gracza, który siedzi na marauderze, który... Gracza w zbroi tego marudera na, słuchajcie, rowerku. Rowerek niby wygląda podobnie, ale zobacz, tutaj jakieś masz coś. Tak, znowu dodatki jakieś. Jakieś elegancy. Buty, jakieś tutaj jakieś, nie wiem, jakiś taki kawałek śmietnika, jako niby zbroja tego. Tu jakieś światełka, zobacz, z lampek zrobione. Fajne. Tu jakiś kubeczek. No, fajne. Troszeczkę koszyczek z tyłu, tak? No ma to sens, zobacz, tutaj jakieś... No, na zakupy można jechać. Zobacz, ty, do Lidla, nie? Tak. Zobacz. Ty, fajnie, nie? Małe niby takie delikatne, a cieszy, nie? Tak, eleganckie. No tutaj Glock, me after peddling that bike with 200... pounds of armor on. Poczekaj sekundkę jeszcze. No. Tutaj Glock, słuchajcie, napisał, nie? Ja po przepedałowaniu z 200... jak to się nazywa? 200 pounds. Nie wiem, ile to jest pounds, nie? Czekaj. Hey Siri, how much is 200 pounds in kilograms? Okej. Okay. Czyli to jest 90 ponad kilogramów, słuchajcie, to co tutaj napisał, czyli ja po przepedałowaniu na rowerze w 90-kilogramowej zbroi. I tutaj nóżki, człowieku, zobacz. Aż mu dam lajka, nie? Glock jest spoko, ja bardzo Glocka lubię też, nie? Z YouTube'a. Dobra, to jest wszystko, jeśli chodzi o ten nowy rower, nie? Słuchajcie. Także nowy rower mamy zaliczony. Lecimy kolejny dalej. Plusik. Tak, lecimy dalej. Tutaj oni tutaj reklamują streamerów, coś tam, bla, 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 bla. No i tu się zaczyna, nie? No. Jakby praca, work in progress, tak? Czyli cały czas pracują. Player characters variants, czyli różne dla nas nasze postacie, jak mogą wyglądać ewentualnie. Bo tutaj ten gościu mamy, tego gościa mamy, tego. Ten gościu bez twarzy, nie wiem, czy on ma taki... Co to jest, że on tak jakoś nie ma twarzy? Tutaj jakiś gościu w ogóle bez twarzy. Nie ma głowy w ogóle. I patrzcie, jednak jest ten gościu z tym takim, co wygląda jak ze Szkocji, z jakimś bardzo dziwnie wyglądającym armorem, nie? Mi najbardziej podoba się tutaj ten z tyłu, Assassin's Creed. Albo tamten bez twarzy. Też jest fajny. Albo Assassin, ewentualnie mi się tutaj ten podoba gościu. Aha. Taki, wiesz, Call of Duty, nie?
Ale ten Assassin's Creed wygląda kozacko, nie? Z tą maską gazową i tak dalej, no to wygląda picadello, że tak powiem. Fajnie, no. Także, no, będzie ciekawie, tak? I tutaj mamy kolejne chyba lokacje i to już jest 24 sierpień, czyli jakby tutaj pomiędzy tymi opcjami jest troszeczkę... Aha, czyli to było 15 sierpień. Przepraszam, wrzesień, co ja gadam, Boże Święty. To już jest september, to już jest wrzesień, stary, czyli to było końcówka sierpnia tutaj, czyli dwa tygodnie później wrzucili tego posta i dosłownie dwa tygodnie prawie później wrzucili kolejnego tutaj. I teraz tutaj, just many of the new locations coming to... Okej, czyli jakieś nowe lokacje, tak? Czyli mamy jakieś nowe lokacje, zobacz, Pietrasku, jakie piękne nowe lokacje. No. Java Cafe. Tak jak mówiłem, nowe lokacje zawsze na plus, oby więcej. No, takie przyjemne, pewnie jakieś to są takie... jakieś jedno- czy dwuczaszkowe. Chyba, może że być, to jest że jedno. W ogóle jako jedna lokacja. Może być, że jako jedna, no. No to już wszystko resztę znamy, tak? Te miasta nareszcie teraz zaczęły wyglądać troszeczkę przyjemniej. No tak. Od tej Alfy 20 tak naprawdę. No i co? I tutaj jakby tego samego dnia wrzucili, ale to jest chyba ty, ale... No, chyba im się powtórzyło coś. Powtórzyło im się ten post, nie? Ten sam post dodali. No i tu mamy, zobacz, new recycled and cardboard pallets coming to Alpha 22, czyli te wszystkie nowe, tak jak to ma wyglądać. Okej, okay, no fajnie, no jest przyjemnie, coś tam się pozmieniało. Się tak dzieje. Tutaj puszki, tak, jakieś pozgniatane tutaj te palety z jakimś papierem. No okej, okay, wygląda przyjemnie, na pewno lepiej niż ten obecnie wyglądający papier w grze, bo to nie wygląda zbyt dobrze. Wiadomo, co to jest w ogóle. Widzę, że się biorą za takie, wiesz, dopieszczenia takie, nie? Więc nie wiem, jak to będzie później z optymalizacją. Czy to też dopieszczą? No właśnie. Pytanie, czy te wszystkie zmiany graficzne... Dopieszczą. Znowu, znaczy, czy one znowu nie obciążą, wiesz, komputera. No wiem. Tak jak wyszła teraz ta alfa, gdzie były pozmieniane te wszystkie handlarze, no i też dużo, dużo wizualnych rzeczy do lokacji pododawali nowych, nie? No to problem się zrobił z kolei taki, że jak powiedzmy ja miałem już dopieszczoną grafikę w tych ustawieniach, żeby ona była jak najbardziej zoptymalizowana, tak? To przy tej alfie wszystko runęło. Znowu trzeba było kombinować i uważam, że nadal nie mam ustawione wszystkiego idealnie. Więc właśnie pytanie, czy znowu alfą znowu nie trzeba będzie kombinować. Może tak być. Może tak być. No właśnie. Okej. Okay. Dobra. Lecimy dalej. Co my mamy dalej, Pietrasku? My mamy dalej więcej. Zobacz. A new place to stay. Trihaven Hotel. Coming to Alpha 22. Okej, okay, czyli nowy hotel, czyli już nie hotel Zombona, ale Haven Hotel. Ale to on bardzo przypomina hotel Zombone. On przypomina hotel Zombone troszeczkę. Fila. No, ale... Hotel Haven. No w środku pewnie zmienili. No tutaj to mi to troszkę przypomina. No Zombona nie ma tego, tej gwiaty takiej tutaj, nie? Zombona ma jakby wejście od razu. Ale okej. Okay. Nowy nie hotel. Jest źle. Nowy hotel. Okej. Okay. O, mógłby się powygrzewać trochę. Basenik. Zobacz, już wiemy, tutaj jest skrzynka z łupem. Skrzynka z łupem. Okej. Okay. Fajnie. Jest coś nowego, coś przyjemnego, nie? Jakby. To mamy zaliczone. Lecimy dalej, co... Aha, widzisz, konsol demo, widzisz? Jest. Czyli, słuchajcie, dla wszystkich konsolowców jest już, słuchajcie, opcja, nie? Jest już opcja. Na Twitch.com. Było już pokazane, no. No i teraz tak, ja jestem bardzo tutaj, słuchajcie, zajarany. Muszę to zretweetować w ogóle. Zobaczcie, nowa animacja, słuchajcie, ognia. Zobacz, jak ogień teraz bardzo fajnie, Pietras, wygląda. Widziałeś to? No, bo on był taki mocno taki drętwy wtedy. Znaczy nie był zły, ale ten wygląda przekozacko. No, coś się dzieje, przy tym coś się dzieje, no, to prawda. No nie, no, ten wygląda naprawdę, powiem ci szczerze, przyjemnie. Tak, tak. Jest przyjemnie. No jeśli chodzi o wizualne aspekty, to im to wszystko raczej idzie do przodu. Tutaj na tym polu to nie można im nic zarzucić, że zrobili coś brzydkiego, bo idą w dobrą stronę, jeśli chodzi o grafikę, nie? No.
No tak jak mówię, żeby to tylko nie popierdzieliło wszystkiego znowu i tego, bo przede wszystkim stabilizacja cała gry powinna być naprawdę... Przede wszystkim jak wchodzisz na lokację, gdzie jest pełno zombie, nie powinno być żadnych ścinek według mnie. Powinieneś mieć zawsze te, słuchaj, minimum 60 FPS-ów. Minimum. Czy wiadomo, przy odpowiednim też sprzęcie, bo też się cudów czasami zrobić nie można, ale no okay. przy twoim komputerze, żeby mieć zacinki, nawet przy moim, żeby mieć zacinki w Seven Daysie, to jest trochę przesada. Tym bardziej, że często jak sobie popatrzę w momencie hordy jakiejś, tak, gdzie te FPS-y najczęściej spadają, i wejdę sobie w menadżer, żeby zobaczyć obciążenie komputera, to on wcale nie jest mocno obciążony. On ma jeszcze zapas mocy, a mimo to w Seven Days i tak się potrafi przycinać. To coś jest nie tak. No wiem właśnie. Też mnie to boli. No, to wygląda super, nie? I to było, słuchajcie, dosłownie miesiąc temu, nie? Miesiąc temu i tydzień. Wrzucone tutaj macie Richarda, heading to TwitchCon, Las Vegas. Czekaj, co on gada? Wy tego nie słyszycie, ja to słyszę jakby. Okej, on tylko mówi, że jadą na TwitchCon. Pre-merchandise photo booth only at TwitchCon, okej. Tutaj mamy parę razy się zastanawiałem, zastanawiałem się parę razy, czy sobie właśnie takie jakieś koszuleczki od nich nie kupić, czy kubka, ale drogie są, wiesz? No wiem, a właśnie. Często jeszcze jest tak, że nawet ich nie ma, więc jednak ktoś to kupuje grubo. Co to za gościu jest? Coś go nie kojarzy, a to są chyba jacyś... Fani pewnie. Fani, może być, że fani, czekaj, niech zobaczę. Możliwe, że fani, nie? Albo, albo ktoś z ekipy jakby od nich, nie? Wiesz, no, może. No, to jest ich ekipa jak nic, nie? No bo to jest Richard. Mhm. Jeden z braci, założycieli, twórców, kochanych. No tak. Naszych, bez nich nie byłoby naszej gry ulubionej. No nie byłoby. No dobra, co my tu mamy? Czy są jeszcze jakieś posty odnośnie nowych... No co to, jakaś cyca ta Zofia? Nie wiem, o co chodzi. Dobra. No to dalej TwitchCon. TwitchCon. TwitchCon, Okej, Blood Moon is coming. Przecież nie wiem, czy to będzie w poście, może będzie, ale też na tym TwitchConie, czy to na TwitchConie oznajmili, czy w trakcie trwania tego TwitchConu, no. Oni oznajmili o nowej grze. To słyszałeś o tym? Nie. Nie słyszałeś? Nie. No to... Jest dużo spekulacji, bo oni nic konkretnego nie powiedzieli, poza tym, że naprawdę szykują nową grę, która ma być jakby... Czy ona ma się Blood Moon nazywać? Czy coś ma być związanego z tym Krwawym Księżycem? Ale ma. Czyli będzie zombie. Tak, tylko że też z tego, co ja tam zrozumiałem, to nie będzie jakaś tam wielka gra i to nie jest ta gra, którą oni też tam wspominali, że pracują nad nią tam, to też nie to. To ma być coś w rodzaju, nie wiem, jakiejś minigry, no ciężko mi powiedzieć, bo tam raz, że ja się nie wgłębiłem dokładnie w temat, dwa, że oni też tam nie za dużo powiedzieli. Może wyjdzie gdzieś to przy okazji tutaj postów szukanych. To trzeba by było dokładnie się wgłębić. To tak, że rzucam taki temat, jakby ktoś był ciekawy, żeby sobie doczytać. Ciekawa sprawa, ty. Ej, a zobacz, a tu jest jeszcze, widzisz, 76% off, tak? No bo był jakby Black Friday, tak? I tak dalej. Mm-hmm. I to już też mi tak jakby zalatuje tym, że może będzie właśnie ta nowa alfa, nie? Tak mi to zalatuje, nie? Myślisz, tutaj... bo przeceny dają? Tak mi się wydaje. Tutaj zobaczcie, mamy nowe świnki. O kurde! To tak! No zobacz, jaka słodka. No kurde, jakby dobrze smakowała. No bo w sumie nie ma normalnej świni, jest tylko dzik, nie? Jest tylko dzik. No tak, w sumie tak. Dlaczego dziki? Właściwie to powinny być najpierw normalne świnie, a dziki to co najwyżej w lesie. No tam. No w sumie tak, no a oni kurde hodują dziki, teraz będą pewnie świnie, nie? No i słuchajcie, coś, co ja jestem naprawdę nakręcony i też to zretweetowałem jakiś czas temu, 7 właśnie listopada wrzucili tego posta, 4 kółka, czekaj, 4 wheels move your body, but 2 wheels move your soul, okej, czyli 4 kółka ruszają twoim ciałem, ale 2 kółka jakby poruszają twoją duszą, nie? Czyli widać, że Richard i Joel są, mi się wydaje, że oni są motocyklistami, że oni, wiesz, lubią motory, nie, jakby oni są takimi, wiesz, halejowcami, tak mi się kojarzy. Lubią Richard to na pewno, bo on zawsze jakaś, wiesz,
leather jacket, człowieku, jakiś, wiesz, taki kowbojski styl ma, nie? Taki, wiesz, co chodzi? Może być, no. Oni chyba gdzieś w ogóle z Teksasu są, mi się coś kojarzy, ale mogę się mylić, nie? No, czyli taki, no, to co wiesz, nie? I tak dalej, nie? Here's a new motorbike coming to Alpha 22 Consort. Czyli pytanie, czy zostawią teraz ten stary motorbike, czy będą dwa, czy będzie tylko jeden? Może być, że po prostu robią, jakby będzie jeden nowy motor, tak? No, ale i teraz zobacz. Tutaj... Widziałeś? W dwie osoby będzie można jeździć nareszcie? Bo teraz chyba nie można, czy można? Nie, można! Nie, można. Przepraszam. Trzeba mieć modyfikację i można. Wszystko można. Wszystko można. No i słuchajcie, zobaczcie, taki nowy taki, mi się bardziej ten motor podoba, szczerze powiedziawszy, taki Harley, nie? No tak, ładny, nie powiem. I zobacz, tutaj z tą modyfikacją tych spajków, tak? Mhm. Czyli to jest jako modyfikacja teraz dodane jakby, nie? No tak. Widzisz, bo tu jest jakby oryginał, a tu jest jakby już z modyfikacją, tak, dodaną. I tutaj zobacz, też coś jest. Co to jest? I zobacz, jak kolory nareszcie wyglądają, ty. Zobacz. Ładnie. Fajnie, to jest jakby inny malunek, albo taki może standardowy, a to jest już, zobacz, na żółtą farbę, czy na pomarańczową taką, zobacz, przyjemnie. Bo wiecie, przyjemnie. Co mnie boli też? Że te wszystkie, jak na przykład dodasz farbę na motor, na broń, to wcale nie wygląda jak ta farba. Wcale nie wygląda jak ta farba, nie jest to takie do końca, nie? A tutaj jednak widać, że, zobacz, czerwony motor, widzisz? O, to mój, czerwony, zobacz, mój ulubiony. Czerwono-czarny taki, ty. Tak, czerwony to szybszy. Wiadomo, nie? Zobacz. No Picadelo, powiem ci szczerze, czyli w oryginale będzie pewnie z białym i później możesz sobie modyfikować, tak? No tak. No wygląda to kozacko, wygląda to naprawdę kozacko. No i nie wiem, czy to nie był ostatni post. Nie, nie był ostatni post, dlatego że tu mamy jeszcze kolejnego posta. A i zobacz, 2162 Experimental, B30. More fixes, czyli więcej rzeczy, ale dobra, skupmy się jeszcze na tym. Here's a new early video showing off the several new character outfits playing the third person rocket reload animation coming to Alpha 22 and consoles, czyli nowe i Brett to robił, nie? Czyli nowe jakieś tutaj pokazywane te postacie, jak nabija, wiesz, animacja, jak nabija na przykład właśnie tutaj, jak nabija rocket launcher. Fajnie te postacie wyglądają, w ogóle fajnie to wszystko, ta animacja. No tak. mi się strasznie podoba ta postać tego asasina tutaj. Zobacz, z tą taką... No te postaci to według mnie to też jest must have, bo praktycznie w każdym survivalu, który wychodzi, masz jakiś kreator postaci, tak? Tak. W Seven Daysie, no w sumie też trochę masz, ale te postaci wyglądają tak... No trochę z dupy. No właśnie, dokładnie. Więc... Dałem retweeta na to. No i dobrze. No, także tak, słuchajcie. Także to jest chyba ostatni post pokazujący jakieś nowostki Alfy 22. Jeszcze tutaj patrzę, 76. O, właśnie, widzisz, na jesień dali. I to jest wszystko. Zachęcam was, żebyście właśnie zafollowowali mnie na Twitterze, Pietraska, no i tutaj oczywiście fan Pimpsów. Macie tutaj właśnie 7 Days to Die. Bo zawsze fajne informacje, można się dowiedzieć wcześniej i tak dalej, więc tak to wygląda, więc powiem wam tak, no kurczę, tak jak to wygląda, wygląda ciekawie, myślę, że Alfa 22 może być dobra, tylko pytanie... Żeby nie przekombinowali i pytanie, czy oni rzeczywiście się troszeczkę skupią na optymalizacji znowu gry, nie? No, ja się boję, że problem może leżeć też w samym silniku gry i oni też może nie za bardzo... mogą coś z tym zrobić, tak? Pracują z grafiką nad tym, co mogą pozmieniać, a obawiam się, że właśnie z tą optymalizacją oni nie za bardzo mogą sobie poradzić. I, no i wtedy to będzie najgorszy scenariusz, bo no tak będzie, tak Seven Daysy będą cały czas chodzić i obym się mylił. Obyś się mylił. Jest jeszcze opcja, że może oni, wiesz, się wezmą w karby i powiedzą, dobra, w dupie z tym, jaki to jest engine, co oni używają teraz? Unity. Unreal. A, na Unreala to oni by się mogli przenieść. I wzięliby na Unrealu to wszystko, tylko musieliby mieć kogoś, kto po prostu by to wziął, przepisał te wszystkie skrypty. No myślę, że to już im się może nie opłacać, nie chcieć, bo to bardziej by im się opłacało i szybciej, myślę, by było wydanie nowej gry, więc... A ja mam taką dziką myśl, nie? I wiesz, co mi się wydaje?
że może będzie tak, ale może się mylę, okej? Okay? Może się w tym momencie mylę, ale też, tak jak mówię, no spekulujemy, tak, rozmawiamy, więc co ja myślę? Wydaje mi się, że ta oficjalna wersja już poza alfą, bo myślę, że ta gra wyjdzie w końcu z tej alfy i myślę, że jest sobie bliżej niż dalej, nie? I teraz tak, zrobią na przykład alfę 22, być może na przykład alfę 23 jeszcze, jeszcze jakieś tam udoskonalenia, jakieś tego, bo widzisz, udoskonalają jakieś grafiki, jakieś animacje, jakieś pierdoły. No tak. I jak już to wszystko będzie na picuś glancuś, to wypuszczą grę i powiedzą, dobra, słuchajcie, to teraz dajcie nam czas, bo wyjdzie, już nie będzie alfa, tylko będzie już The Seven Days to Die. W sensie jako już gra, która wyszła z alfy, ale to już będzie na przykład na nowym engine'ie. Na tym Unreal Engine. Że to już będzie, że oni jakby czekają, żeby zrobić te wszystkie fixy, te wszystkie animacje, te wszystkie grafiki, żeby później się nie pierdzielić dodatkowo, tylko wziąć i przepisać to wszystko w pizdziec i wrzucić to na nowy engine. Co ty myślisz, jest to możliwe? Znaczy, to by było najsensowniejsze, jeśli by mieli tak zrobić. Bo faktycznie, przechodzić na nowy engine po to, żeby potem znowu wypuszczać kolejne alfy i znowu pracować, to troszkę bez sensu faktycznie by było. Więc jest to jakaś myśl na pewno, no. Piszcie w komentarzu, co myślicie sensowna. O tym. Piszcie w komentarzu, czy ktoś myśli podobnie jak ja, że to tak może być, nie? Że oni najpierw jakby dokończą te wszystkie pierdoły, że tak powiem, na tym Unity, a na sam koniec, jak już wszystko będzie dopięte na ostatni guzik i oni będą już zadowoleni i tak dalej, to wtedy będzie, dobra, okej, słuchajcie, to teraz jako już ostatni taki upgrade, wychodzi gra, już nie będzie Alpha 23, tylko już będzie The Seven Days to Die. Znaczy, też taka mi myśl w sumie przyszła teraz, że to może w sumie nawet i szybko nastąpić, bo oni... Z tego, co czytałem i się orientuję, to nie wypuszczali na przykład alf na konsolę, dlatego że tam nie ma takiej elastyczności z wypuszczaniem alf. Na konsolę coś jest wydane i tam musi już być, bo tam nie można co miesiąc aktualizacji robić. No dokładnie. Bo to kosztuje też pieniądze z tego, co się tam orientuje, większe i tak dalej. Więc może faktycznie być tak, że oni tą alfę 22 jeszcze trochę przeciągną, naprawią wszystko, co się da, wstawią wszystko, co się da i dopiero właśnie dlatego wyjdzie 22 na konsolę, bo już będzie taką alfą, powiedzmy, ostateczną. I zamiast alfy 23 to już wyjdzie po prostu pełna gra, tylko że na przykład na nowym engine. Na przykład. Więc to też jest taka pewna teoria. Ale Pimsy lubią zaskakiwać. Lubią zaskakiwać, nie? No, to zawsze tak. Zawsze mają jakąś niespodziankę w rękawie na jakąś alfę. Dokładnie. Także tak, słuchajcie, piszcie w komentarzu, dajcie znać, co myślicie o tym wszystkim. Dołączcie do konwersacji. Wbijajcie na kanał do Pietraska. Zostawcie subskrypcję tutaj też na kanale. No i oczywiście zapraszamy was na nasze Twitche. Na Twitche i Twittery. Linki tak. W opisie będą i może w przypiętym komentarzu powinienem też pozostawiać, żeby nie było lipy, żeby każdy mógł sobie wszystko tam kliknąć i żeby było dobrze. Kochani, dziękuję. Co złego to nie my. Tak jest. Dziękujemy. Fajnie było. Dobranoc. Do widzenia.